Cześć, z tej strony Dawid za Konkreto. Dziś pokażę Wam, jak z takiej ściany zrobić beton z czarnymi fugami. Jesteśmy u inwestora w Trzebini. Jak widzicie, ta ściana była naprawiona, szpachlowana, dlatego najpierw zagruntowałem ją gruntem penetrującym, a po jego wyschnięciu będziemy nakładać grunt szczepny. Powierzchnia zagruntowana gruntem penetrującym jest już sucha, teraz będziemy gruntować gruntem szczepnym. Pamiętajcie, żeby grunt szczepny nanosić wałkiem ze średniej długości włosiem. Tutaj mamy około 14-15 mm, równomiernie na całej powierzchni. Grunt szczepny mieliśmy już wyschnięty, został też rozrysowany szablon zgodnie z projektem, który dostarczył klient. Teraz będziemy nakładać lakier czarna stal w miejsca, gdzie później powstaną czarne fugi. Tutaj dodatkowo wzdłuż szablonu została wyklejona taśma maskująca po to, aby zachować równą krawędź pod przyklejenie następnie taśmy liniowej. Teraz robimy sobie tło lakierem czarna stal. Czarny lakier mamy już nałożony. Teraz zdemontujemy sobie taśmę maskującą. A następnie do tej równej krawędzi będziemy przyklejać taśmę liniową, która będzie później stanowiła naszą czarną fugę. Podczas wyklejania taśmy liniowej możemy dodatkowo docisnąć ją suchym, czystym, twardym wałkiem. Z uwagi na to, że powierzchnia lakieru dekoracyjnego jest metalizowana i dosyć śliska, warto dogruntować miejsca lakieru gruntem szczepnym ponownie. Powierzchnię pod beton mamy już przygotowaną, całkowicie wyschniętą. Beton przed chwilą został przygotowany. Suchy proszek rozrobiony z czystą wodą w proporcji 2:1. No i teraz będziemy aplikować. Pamiętajcie o tym, żeby nakładać beton tylko na grubość ziarna i nakładając go przy taśmach, najpierw naciągamy wzdłuż taśmy. Po nałożeniu niewielkiego fragmentu przegładzamy beton. A następnie przyklejamy pacę i odciągamy tak, aby powstały raki, z których później zostaną charakterystyczne wrzery. Z uwagi na to, że w tym pomieszczeniu mamy ciepło i sucho, już po 5 minutach możemy przygładzić beton. I w ten właśnie sposób z odciągniętych raków powstały nam charakterystyczne dla betonu wrzery. Po wygładzeniu struktury betonu, przed całkowitym jego wyschnięciem, demontujemy teraz taśmę liniową. Powierzchnia naszego betonu, jak widzicie, jest już całkowicie sucha. Teraz będziemy ją lakierować. Pamiętajcie o tym, żeby lakier nałożyć starannie, równomiernie, tutaj wałkiem ze średniej długości włosiem, docelowo w dwóch cienkich warstwach. Nasz beton mamy już zabezpieczony dwiema cienkimi warstwami lakieru, także efekt jest gotowy.